Marceli Bogusławski z grupy HRE Mazowsze Serce Polski został triumfatorem 65. edycji międzynarodowego wyścigu dookoła Mazowsza. Na mecie czwartego etapu najszybszy był Holender Jesper Rasch. Nasze miasto na trasie jednego z najstarszych i po Tour de Pologne najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Polsce znajduje się nieprzerwanie od 19 lat. W tym roku Kozienicom ponownie przypadł zaszczyt organizacji ostatniego etapu turu. W sobotnie południe przed pływalnią Delfin, gdzie od lat znajdują się start i meta, blisko 130 zawodników z 23 ekip zaprezentowało się kozienickiej publiczności. Po szosach Mazowsza w tym roku ścigali się kolarze z kilkunastu państw. Oprócz Polaków były reprezentacje Izraela i Niemiec, zawodnicy z Holandii, Danii, Norwegii, Czesi, Łotysze, Węgrzy, Litwini i Brytyjczycy. Po prezentacji wszystkich ekip i przywitaniu ich przez burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, kolarze wyruszyli na trasę liczącą 165 km. 5 okrążeń po 33 km każde. Kolarze jechali przez Stanisławice, Stanisławów, Ursynów, Brzuzę, Sewerynów, Nowy Uczynów, a w Kozienicach ulicami Hartową, Głowaczowską, Sportową, Warszawską i Legionów. Przez większość wyścigu na czele jechała trójka zawodników. Norweg Olaf Hiemstar, Czech Tomasz Komecki oraz Duńczyk Torolf Roenede. Ucieczka została zlikwidowana dopiero niespełna 5 km przed metą. Najszybszy w Kozienicach okazał się Jesper Rasch z grupy A-Block Cycling Team. 10 sekund bonifikaty pozwoliło Holendrowi awansować na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków, Damian Sławek, zajął 6 miejsce. Jedący w żółtej koszulce lidera, Marceli Bogusławski, został zablokowany na ostatniej prostej z powodu kraksy i na metę dojechał na 30 miejscu. W klasyfikacji końcowej 25-letni kolarz o 6 sekund wyprzedził zwycięzcę czwartego etapu. Trzecie miejsce zajął Alan Banaszek. To były 4 dni bardzo ciężkiego ścigania, ale mieliśmy, można powiedzieć, najsilniejszą drużynę, którym na każdym etapie musieliśmy kontrolować cały wyścig, wszystkie skoki od początku aż do końca, ale fajnie się wszystko ułożyło i udało nam się wygrać cały wyścig dookoła Mazowsza. Bogusławski założył także zieloną koszulkę lidera klasyfikacji punktowej. Klasyfikację najbardziej aktywnego kolarza wygrał jego kolega z drużyny, Alan Banaszek. A najlepszym młodzieżowcem okazał się reprezentant Niemiec, Malte Maszke. Najlepszą drużyną została ekipa A-Block Cycling Team. Na trasie czwartego etapu były 3 premie lotne. Pierwszą, poświęconą pamięci Marka Uczyńskiego, wygrał Szymon Krawczyk. Drugą, czyli memoriał Janusza Stąpura, Niemiec Patrick Haller. A trzecią, Paweł Szóstka. Zawodników, którzy stawali na podium, dekorowali burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, wicestarosta powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz oraz dyrektor wyścigu Marcin Wasiołek. Na trasę wyścigu po ziemi kozienickiej wyruszyli także miłośnicy kolarstwa. W sobotę przed ostatnim etapem wyścigu dookoła Mazowsza w Mistrzostwach Gminy Kozienice, Mazowia Masters i Mini Mazowi ścigała się ponad setka uczestników. Kozieniczanie i kozieniczanki, których na starcie zameldowało się 26, do pokonania mieli jedną 33-kilometrową pętlę. Podobnie jak młodzi adepci kolarstwa startujący w Mini Mazowi. Pozostali jechali 2 okrążenia. Mistrzem gminy Kozienice w kolarstwie szosowym został po raz kolejny Marcin Kosiński. Drugie miejsce zajął Damian Jaworski, a trzeci był Marek Duda. Cała trójka to kolarze Energii Kozienice. Wśród kobiet ponownie wygrała Anna Wołos. Druga była Justyna Spytek, a trzecie miejsce zajęła Renata Michalska. Wyróżniono także najstarszego uczestnika wyścigu, którym był 82-letni Zygmunt Michalski. Nagrody najlepszym zawodnikom wręczali zastępca burmistrza Dorota Stępień i dyrektorka Ceris Marcin Zmitrowicz.